Witam serdecznie, nazywam się Mariusz Mazurek, jestem radcą prawnym. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu tematykę związaną z uprawnieniami w sytuacji, kiedy przez nieruchomość przebiega linia energetyczna. Temat jest o tyle interesujący, że na pewno część z Państwa jest właścicielami nieruchomości, na której przebiega linia energetyczna, bądź posadowione są urządzenia elektryczne, takie jak słupy, bądź transformatory. Teraz pojawia się pytanie, czy w związku z tym faktem, jako właściciele, których prawo własności w pewien sposób zostało naruszone przez zakład energetyczny, czy my mamy jakieś uprawnienia? Oczywiście tak. Ustawodawca rozumie, że taka linia, bądź takie urządzenia obniżają wartość naszej nieruchomości, a także stanowi to znaczną uciążliwość dla właściciela, który na przykład nie może wnosić budynków w pasie ochronnym, nie może tam prowadzić działalności gospodarczej w miejscu, gdzie przebiega linia. W związku z powyższym tutaj ta utrata wartości jest znaczna. W związku z powyższym możecie Państwo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to może być jednorazowe lub wypłacane okresowo, na przykład w roku bądź miesięcznie. Istotny problem w tego typu sprawach, jak chodzi o wyliczenie wynagrodzenia, jest związany z różnymi zmiennymi, które wpływają na wysokość, między innymi okolica, wartość naszej działki, wartość działek sąsiednich, dostęp do dróg itd. Niemniej jednak z doświadczenia tutaj polecałbym Państwu skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy, który posiada stosowną wiedzę o stawkach rynkowych, a także o wpływie tych urządzeń elektrycznych na obniżenie wartości naszej działki. A co w sytuacji, kiedy linia energetyczna istnieje już kilka lat na naszej działce bez ustanowienia służebności, czyli bez tytułu prawnego? Wówczas prawo daje nam możliwość żądania odszkodowania za bezumowne korzystanie przez zakład energetyczny z naszej nieruchomości. Przykładowo linia przebiegała przez okres 5 lat. Linia była użytkowana przez przedsiębiorstwo przez okres 5 lat bez tej podstawy prawnej. W związku z powyższym tutaj stosujemy zasadniczo podobną metodykę wyliczenia jak przy ustanowieniu służebności za wynagrodzenie i także w tej sytuacji warto skorzystać z wyliczeń biegłego rzeczoznawcy. Tematyka służebności przesyłu jest dosyć dobrze opisana w literaturze fachowej, natomiast w ramach naszego krótkiego filmu nie jesteśmy w stanie omówić wielu aspektów i zagadnień związanych. Dlatego też zainteresowanych odsyłam do fachowych publikacji i bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.